Ludzie kochane, przed chwilą oglądałem ja film, nie wiem z jakiego kanału, o ludziach niepełnosprawnych. I to taki rysunkowy taki film. Tam było powiedziane, jak postąpić co do osoby niepełnosprawnej. No więc powiem wam tak od siebie. Jeżeli chcesz coś mi powiedzieć, a ja siedzę na wózku, to nie stawaj mi za plecami i nie mów do mnie. Tak ja, osobiście ja, to cię nie usłyszę, bo przecież ja słyszę tylko jedno ucho i to jako tako. Normalnie stań z przodu, a najlepiej usiądź, żeby być na jednym poziomie. I to jak też mówię o sobie, jak patrzę te na usta, to wcale nie znaczy, że ja patrzę, czy masz czyste zęby, tylko staram się odczytać z ust, czy dobrze cię słyszę, co ty do mnie mówisz. I co jeszcze było ciekawe, to też przeżyłem na własnej skórze. Wchodzę do pewnej przychodni, kolejeczka taka sobie, spora, i pytam, przepraszam, kto ostatni? Taka kobieta młoda, na pewno dużo młodsza ode mnie, mówi, to nieważne, kto jest ostatni. Pan i tak jest obsługiwany tutaj poza kolejnością. Pan wszędzie jest obsługiwany poza kolejnością. Tak samo i pracownicy w aptekach powinny reagować. Też byłem ostatnio w aptece, tam kilka osób tylko było, ale jak podszedłem bez kolejki tam, nikt nie powiedział ani słowa. Czyli bardzo dobrze. I jeszcze raz w tej samej przychodni byłem, stałem przy szatni, a tylko nie po to, żeby zdjąć kurtkę, ale tam miałem siatkę z jakimiś wypisami ze szpitala, z papierami i chciałem kulę oprzeć. Oparłem kulę o blat, a że ręka mi się trzęsie, siatka mi wypadła z drugiej ręki. Takiś młody człowiek, młody facet podbiegł, od razu ją podniósł. A kolejka była spora. Nikt nie zareagował. Tylko ten młody człowiek. Także nie bójcie się pomagać niepełnosprawnym. I nawet jeżeli ktoś nie mówi o sobie, bo ja wiele lat już nie jeździłem tramwajem, nawet nie wyjdę do tramwaju, wsiądzie do tramwaju, to nie świrujcie nietoperza, że wy śpicie albo czytacie książkę, czy nie widzicie jego, patrzycie w szybę, tylko pójście go, no ile on pojedzie, dwa przystanki, trzy, tylko temu człowiekowi ciężko, może ma akurat protezę. To tyle, co ja chciałem powiedzieć od siebie, na co wypada zwrócić uwagę, żeby było wszystko ok. I przede wszystkim, czy to będzie w przychodniach, czy w aptekach, czy w sklepach, czy w bankach, nie wstydźcie się ustąpić miejsca. Panie, jedź pan, czy pani z przodu, ciebie kolejka nie obowiązuje. To na tyle. To się nagadałem. Cześć, ludzie kochane. Trzymcie się. Uważajcie na siebie. Cześć.